Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tom. I witam Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was, jak widzicie po poduszce, standardowo trzeci miesiąc z rzędu, z wyzwaniem pod tytułem wybieramy sobie nawzajem książki i czytamy po pierwszym rozdziale, żeby zdecydować, którą z nich będziemy czytać w kolejnym miesiącu. Tym razem wybieramy jestem na miesiąc... Jestem przerażona. Tym razem wybieramy na kwiecień, przyszły miesiąc. Ja mam 6 dla Toli już przygotowanych. Tola będzie przygotowywała mi później. Słucham? Widzę lukę. No i co ta luka ci mówi? Nic. Ale widzę. No brawa, piona dla ciebie. Jest jakiś początek. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Mi bardzo dobrze poszły ostatnie 2 miesiące. Toli pierwszy tak, drugi z kolei. Zapraszamy was do obejrzenia tych poprzednich filmów, a my tymczasem bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Wybrałam dla Toli 6, z czego 2 są z jednego gatunku, 2 są z drugiego gatunku i 2 są jeszcze z trzeciego. Znaczy ja czytam 3 gatunki? No raczej... No, zaraz zobaczysz. Aha, że pewnie fantastyka dorosła tak. I zwykła. Dobra, dobra. To może coś miłego, dobrego, nie wiem, fajnego. Suzana, nie zaczynajmy hardcorem. Albo zacznijmy hardcorem. Dobrze, nie. Coś, co myślę, że ci się szybko przeczyta. Proszę. A mogę wymacać? Możesz spróbować, ale obawiam się... To jest jakaś czwarta okładka. Chciałam powiedzieć, że cudmit malina, ale cudmit malina, moi drodzy, tak nie pachnie. Poza tym muszę przeczytać trochę, by to było bez sensu. No wiem, ale może kazałaś mi zrobić serię. No, mogłam. Spodziewałam się tego bardzo mocno. No. To jest, tak a propos jakiś kontekst, to jest książka, którą ja czytałam miesiąc temu, 2 miesiące temu i mi się naprawdę podobała. I Tola też mówiła, że ona jest ciekawa, czy jej by się spodobała też, czy nie. Bo de facto to jest książka jednak generalnie dziecięca, tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam. Przejdę pierwszy rozdział. No. Tylko niestety musisz czytać nie dotykając, bo ten grzbiet bardzo mocno, nie wiem, czy teraz widzicie, ale on się bardzo mocno wyciera, dlatego musisz położyć sobie na nogach i nie, tak czytać. Nie, tak, bo mam tutaj... to było ciekawe. O! Pierwszy rozdział jest bardzo mnie zachęcający do czytania. No, jest ciekawe. Yes! Jest ciekawe. Czyżbyśmy mieli dobry początek? Myślę, że tak. Myślę, że to jest definitywnie w moich klimatach. To wiem na pewno. I nie masz wrażenia, że jest... nie. Nie czujesz, że jest dziecięca? Nie. Przepraszam. Nawet nie, gdybyś mi tego nie powiedziała, to bym nie wiedziała. To nie jest w ogóle dziecięce. Ja tego nie czuję. Totalnie. Wspaniale. To jest po prostu fantastyka młodzieżowa. No dobrze, jeżeli tak mówisz, myślę, że ona trochę później wpada bardziej w tą taką właśnie dziecięcość. A, możliwe. Ale to będzie taka dziecięcość trochę w stylu Zaplątanych na przykład. O. Tak mi się kojarzy troszeczkę. Kto czytał, ten wie dlaczego. W ogóle chciałabym powitać mojego dzisiejszego przyjaciela, ma na imię Alfred. Witamy Alfreda. Czyli co? Mamy Toli aprobatę? Jeżeli wybierzesz gorsze książki od tej, to wybierę tą. To nie miało sensu, bo to było oczywiste. Ją byś bardzo szybko przeczytała. To ci mogę obiecać. Okay. Dobra, lecimy z kolejną. To teraz zmienimy gatunek. I trochę zmienimy vibe. O Boże. Otwieraj. O. Agata Christie i nie było już nikogo. Ja uważam, że książki Agaty Christie na spokojnie można czytać w wieku Toli. Przynajmniej te, które ja do tej pory przeczytałam. Obawiam się niestety, sięgając po to, że dając do Toli, że tak jak ta książka jest bardzo dobra, moją ulubioną książką Agaty Christie, niestety pierwsze 2 rozdziały Toli na pewno nie zachęcą, ale... Bo one są takie, no, trzeba się przyzwyczaić, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. I nie było już nikogo, polecam zdecydowanie najbardziej. Tolu, podejdź do tego z otwartą głową. Dobrze, czy to był symbol otwarcia głowy? Tak. Dobra. Słuchajcie, ja nie chcę być niemiła dla wszystkich fanów Agaty Christie i nie było już nikogo, ale praktycznie przysnęłam i czytałam jedno zdanie po 3 razy, żeby się przypomnieć sobie, o czym jest, bo dosłownie czytałam. To jest po prostu czytanie, ale o czym to było? No bo te 2 musiałabyś przejść przez pierwsze 20 stron. Mhm. Ale to tak kompletnie cię zniechęciło? Kompletnie może nie, ale... Okay. Rozumiem, to nie było to. Nie. To teraz weźmiemy... Nie wiem, czy powinnam tak sobie dansować tutaj. Otwieraj. No to jest jedna z moich ulubionych fantastyk młodzieżowych. Daj to i skończmy to. Mam wrażenie, że dawałaś mi to miesiąc temu. Nie, chyba nie. Ale ciekawe, czy kiedyś o czymś zapomnę i dam ci to samo, co wcześniej. Chciałam ci dać Marinę, bo obiecałaś, że przeczytasz Marinę. No ale nie mogę dać ci miesiąc po miesiącu coś, czego nie wybrałaś. Możesz. Czekaj, to i to zmienić. Nie, no czytaj. Jakby co, jestem na 12 stronie i bardzo szkoda mi tych dziadków. No, mi też. I zaraz ci będzie szkoda też jeszcze. A wiecie, kogo mi nie szkoda?
Darina. A to dziwne, bo ja go lubiłam. Słuchajcie, jestem trochę pod wrażeniem. Trochę mi się podoba. Jestem trochę zdziwiona, ale przeraża mnie ilość stron. Nie. Ja teraz nie mam serio czasu na czytanie, ani ochoty, tym bardziej, bo kiedy mam czas, to nie mam ochoty. Wiecie, jak to działa. Więc też trochę nie wiem, czy chcę zabierać się do coś tak ciężkiego, grubego. Więc zobaczymy. Ale podoba ci się. Tak. Teraz książka, o której ja nic nie wiem, ale leży u nas i Anusz, może ci się spodoba. Podzieleni Colleen Hoock, tylko teraz sobie tak uświadomiłam, że z tego, co chyba wiem, tu znowu będą klimaty egipskie, pustynne. Zuzia, serio zawsze musisz? Może powtórzę po raz trzeci. Nie lubię takich klimatów, nie odpowiadają mi i męczę się, kiedy o nich czytam. A przeczytasz ten? Sorry, dopiero teraz sobie to uświadomiłam. Całuj mnie w nos. Daj nos! Uwaga, główna bohaterka w ciągu tych 15 stron straciła w moich oczach wszystko. Ponieważ jest tutaj takie zdanie, moi rodzice są bogaci, zarabiamy dziennie więcej niż ktokolwiek przez cały rok, ale nie uważam się za snobkę. Okej, mówisz tak, chyba troszkę jesteś snobem. No właśnie, więc ja nie mam zamiaru, nie, to chyba pójdzie na najniżej, chyba że znajdziesz coś jeszcze lepszego, to pójdzie jeszcze. A wiesz, że to jest autorka Klątwy Tygrysa? O, zaczynałam Klątwy Tygrysa. Teraz dam ci kryminał, ty na to? O Boże. Jesteś gotowa? Nie. Nie mamy już za wiele kryminałów młodzieżowych, których nie próbowałaś. Och, tego też się boję, ale daj mi to. Jedno z nas kłamie Karen McManus. Popularny dość w tym świecie booktubowym, szczególnie wśród ludzi, którzy właśnie młodzieżowe kryminały lubią czytać. I ludzie bardzo często mówią, że jest fajny. I nie ukrywam, albo jest fajny, albo jest Stags. Nie ukrywam, że jakoś tak mi się nawet podoba, jak ono wygląda. W sensie, tak? W sensie jakoś tak, jakbym miała już jakiś kryminał młodzieżowy czytać, których oczywiście ja nie czytam, bo nie lubię osobiście, to bym chyba sięgnęła po to. Więc ciekawe, co powiesz. Okej. Okay. Może się czepię. Główna bohaterka wygląda na taką przemądrzałą, ale może się czepię. No może to dopiero tylko wiesz na pierwszej stronie. No, możliwe, nie wiem. Znaczy, trochę się to, te pierwsze strony były trochę takie, jak jakiś fanfic z Wattpada, troszeczkę, ale potem było trochę lepiej, bo na tej 12 stronie jest coś ciekawego. Jest okej. Okay. Okej. Okay. Bo to z kryminałami to jest trochę taki hit, albo... Albo nie. Albo, no. Ale czy... albo nie. Czyli to byś przeczytała. Dobra. Mam ostatnią dla ciebie. I to chyba się nie spodziewasz, bo ja myślę, że ty nie pamiętasz jej istnienia nawet. O Boże. Jest to Marzyciel. Nie lubię, jak dajesz te książki, o których nie pamiętam. Ja ją czytałam i mi się ona nie podobała. Wiem. Natomiast jestem straszliwie ciekawa, co ty byś powiedziała. Żałuję, że tylko pierwszy rozdział czytamy, bo myślę, że jeżeli miałby ci się któryś spodobać, to drugi. Chociaż nie, przeczytasz ten prolog. Dobra, daj mi. Może ci się spodobać prolog. Okej. Okay. Zobaczymy. Dla mnie ta książka była przegadana. Boję się, nawet nie wiem, o czym to jest. Jest w tym pierwszym rozdziale trochę zdań, z których się nabijałam, ale... To na przykład tylko prolog. No, tak. Czyli te dwie strony. Tak. Ciekawe. Tylko mam wrażenie, że później książka trochę traci z tego uroku, który rzeczywiście w tym prologu można czuć. O. W sensie, bo ta książka jest prowadzona z dwóch perspektyw. Właśnie z tego, który poznałaś tutaj, który mi się osobiście całkiem podobał, i z drugiego, z tego tytułowego Marzyciela. I tamten już był taki se. Ale to było spoko, się. Ten prolog, nie? Mhm, było spoko. Dobra. Zaczynało się jak jakaś dobra bajka, taka wiecie, bajka. Baśń. No to robimy ranking. Podawaj mi wszystkie książeczki, proszę bardzo ciebie, panieneczko. Ja chyba wiem, co wygra. Tak? Ja tak czuję, że wiem, chociaż może ty jeszcze nie wiesz. Ja myślę, że ja też wiem, co myślisz, że może wygrać. Dobra, mamy 6 książek i standardowo to od najniższej, która ci się najmniej przekonała. Dobrze, że nie Agatha Christie, jest jakiś plus. Potem to po prostu nie mam ochoty. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Tak, właściwie nie jestem pewna. Z chęcią dałabym to trochę wyżej, ale... Ale może gdybym ci dała za miesiąc, to byś ułożyła inaczej tą książkę, ale... Tak, ta książka nie jest wcale zła. Znaczy, no... Przeczytam pierwszy rozdział, co ja mogę wiedzieć. Może kolejny Stags. No. Dziękujemy tej pani. Przestraszyłaś mnie, więc nie. To jest za grube, żebym mogła się z tym męczyć. No i chyba wszyscy wiemy, co wygrywa. Jeszcze analizuję, dajcie mi chwilę.
Mi się z tych dwóch bardziej podobało Amber in the Ashes. Wiem. Natomiast... Amber in the Ashes daje mi trochę vibe Tkając świt. Mi wcale, ale ciekawe porównanie. Czytałam już jedno Tkając świt ostatnio. I wygrywa Szczypta magii. Nie wiem, czy nie będę tego żałować. Myślę, że nie. Okej. Okay. Myślę, że to jest książka, która nie ma szansy, że wprawi cię w zastój czytelniczy. Okej. Okay. Powiem ci, że o ile nie jestem zdziwiona i pewnie żadna z was nie jest zdziwiona Tali wyborem, cieszę się, że tak on wygląda. I cieszę się, że tak wygląda ten stosik, bo de facto, no, fajnie. Aha, ale wiesz co, chciałabym jedną rzecz zmienić w tym stosiku. No. Jednak tak. No. Dobrze, rozumiem. No, teraz przyznawię się o wiele... Czyli co? Szczypta magii w kwietniu. Ja myślę, że to jest szczególnie, że kwiecień jakoś mi się kojarzy z tą książką, bo ona jest taka wczesnowiosenna w mojej głowie. Dobrze. Jestem ogromnie ciekawa, co o niej powiesz. Dobrze, ja też. I teraz się będę wybierać swoje książki, co będzie stresujące. Tak, Tola teraz, ja idę do kuchni, Tola idzie mi wybrać 6 książek. Pytanie dnia. Dawałam ci zbiornienie zbyt elegancko? Wydaje mi się, że dawałaś. Ale nie potrafię sobie tego przypomnieć. Ej, piszcie czy to, że... Za późno już. No. Wydaje mi się, że mogłaś mi w końcu nie dać. Dobra, ale weźcie napiszcie w komentarzach, czy dałam, czy nie dałam, żeby się już upewnić. Tak czy siak, proszę o jedno. 0 rereadów w tym wydaniu. Dobrze. Dobrze. Ale ja się postaram, żeby nie było rereadów. Dobrze. Jak się pomylisz, to trudno, ale nic specjalnie. Dobrze. Dobra, ja spadam, tak, Tola szuka i wracamy do was za moment. Dobra, wróciliśmy, ja się trochę boję. Obawiam się. A ja nie. Ja jestem dumna z książek, które wybrałam. Myślę, że są... No to dawaj, zapodawaj mi tu pierwszą. Okej, okay, uwaga, losowanie. Maszyna losująca losuje. Czekam. O, może wszystko tylko nie to? Nie teraz. Czemu? To było straszne? Bardzo. Kochanie, wiesz, że to jest do gwiazd Brandona Sandersona, który czytałam po polsku razem z tobą? Kurde, tego nie przewidziałam. Dobrze, to zamienimy tę książkę za chwilę, dawaj inną. To był lekki, leciuteńki falstart. O, super, że mi to wybrałaś, bo to jest książka, którą bardzo niedawno dostałam od wydawnictwa Media Rodzina i bardzo chciałam ją spróbować, szczególnie po recenzjach Nicoli, Dr. Book, która zachwycała się tą serią. To jest seria młodo-młodzieżowa, fantastyczna, ale ja więcej nic o niej nie wiem, więc uwaga, czytamy. Kuchenny kot nie żył. Z winy Morrigan. Kto zabił kuchennego kota? Nie podoba mi się. No chyba z winy Morrigan. Okej. Okay. Podoba mi się sposób, w jaki to jest napisane i podoba mi się fabuła, która już na samym początku się zawiązuje. Okej, okay, to fajnie. Bo tu będzie jakaś chyba czarownica, która co ileś czasu porywa dzieci. Okej, okay, podoba mi się. Ja oglądałam kiedyś na Disney Channel taki serial Nevermore, że nici są i tak dalej. A zobacz, jaki jest tytuł tego. No Nevermore. No. No, ale nie sądzę, by to było to samo. Przypadki Morrigan Crow, bo nie przeczytałyśmy nawet tytułu. Nie wiem, czy to było to samo, nie czy nie. Nie, bo nie zapowiada się na to samo. Było naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Super. Okej. Okay. Druga. Teraz ta, której boję się chyba najbardziej, którą właśnie wybrałam. Tak, zamiast tego nieszczęsnego Skyward. Dawaj. To jest, kochanie, trzeci tom serii. No jak to? Trzeci tam trylogii Madame. O, widzisz. Ale miał ładną okładkę, więc chciałam to wybrać. To może pójdziesz inną wybrać? No. Daj mi jakąś inną, a potem wybierzesz. Teraz pójdę. Na to nie ukrywam, czekałam od dwóch miesięcy. Wiem, dlatego nie robiłam tego w tych dwóch miesiącach, żebyś była, nie wiem... Szczęśliwsza. Wszyscy pytali, dlaczego nie dałaś trzech kroków. No bo ja, właśnie, bo ja planowałam. Ja jestem sprytniejsza. Strategicznie, jas, oczywiście. O, to ja tego nie wybiorę. Jak to nie wybierzesz od przysyń? Ten początek nie był zły jako taki, natomiast był bardzo mocno młodzieżowy. No. Bardzo młodzieżowy. I to jest obyczajówka bardzo młodzieżowa, których ja po prostu raczej już nie czytam, chyba że mam jakąś ogromną na to ochotę. Ona, ja nie uważam, żeby ona miała zły początek, nie uważam, żeby ona była źle napisana. Jest po prostu targetowana nie we mnie. Bardzo wybitnie, nie we mnie. I o ile nikt mnie nie zmusi z pistoletem przy głowie, ja niech chyba raczej tego nie przeczytam. Next!
Po raz kolejny damy książkę, którą wybrałam. Wszystkie wybrałaś, Aniołku. Wiem, no tak, ale wybrałam teraz, nie? W tym najbliższym. Dziecko Rosemary. To jest, bo miało ładną okładkę. To jest, ja to dostałam w paczce od wydawnictwa Vesper. Wielkie dzięki. I to jest wznowienie tego popularnego, kultowego klasyku, horroru. O, jakiego? Nie wiem, to jest coś o dziecku, które jest porwane. Przez Rosemary? Właśnie chyba nie wiem. Nie wiem, ale fajnie, że mi to wybrałaś, Piona. To akurat jestem ciekawa. Yes. Dobra, więc uwaga, zaczynam. Patrz, ja tak zrobię. Ja tak. Dobra. Takie będzie przejście kajowskie. Dobra. Jakie to przejście? No także ten, ty dałaś tam palce i klas 7. I już będzie. Ale jeszcze nie przeczytałam. No dobra, ale będziesz już tak stała, póki nie przeczytam? Tak. A, dobra, dobra. Bałam się trochę, że będzie to napisane tak ponuro, znaczy jest ponuro, ale bałam się, że to będzie trochę napisane tak... Naciąganie? Ciężko, ale powiem wam, brzmi to nieźle. Ale... Ale to nie jest mój faworyt tutaj. Tylko, że ja jakby te pierwsze kilkanaście stron kompletnie nic nie dało do fabuły. Ale powiem wam, ciekawe bardzo, podobało mi się. Dobra, to teraz uwaga kolejna. Teraz twój faworyt, czy jeszcze nie? Wiesz co, jeszcze nie. Ale ja tam też lubię. Uwaga, zamknięcie. Tadam i no, tadam. Okej. Okay. Serce pasowało, opowieść o polskim klasyku. Bo dawno nie czytałaś niczego medycznego, a wiem, że lubisz. W zeszłym miesiącu, ale dobrze. Dawno. Dobrze, przeczytam. To kiedyś kupiłam za bardzo tanio, chyba 13 czy 14 zł, reportaż z Czarnego. Zobaczymy. Najbardziej, co mnie interesuje zawsze w tych reportażach, to jak one są napisane. Bo niestety z medyczną literaturą faktu bywa bardzo różnie. Także zobaczymy, jak będzie z tą. Boję się. Ja też. Rozdział pierwszy. Dzisiaj chyba mamy dobrą passę. Ja mam dzisiaj dobrą passę. Naprawdę mi się podobało. W sensie czuć, że to jest reportaż i dużo jest jakby faktów, dużo nazwisk, dużo takich typowo technicznych rzeczy, typu dat i tak dalej przez te pierwsze kilka stron. Ale sam język i samo to, w jaki sposób to jest tworzona ta książka, naprawdę mi się podobało. Okej, fajnie. Dobra, to teraz damy kolejną. Dobrze. Były tylko dwie młodzieżówki i dwie zwykłe. Tak, i teraz będzie... Znaczy jeszcze nie teraz, ostatnia. Kolejna z Czarnego? No, nie wiem, tak mi się jakoś wzięło. To jest książka, którą kupiła niedawno nasza mama, czyli Na marne Marty Sapały. To jest reportaż z kolei o marnowaniu jedzenia. O! I o wyrzucaniu, o tym, ile dziennie marnuje się jedzenia. Ciekawy, tak. Dobra. Ciekawe, że mi wybrałeś dwa z wydawnictwa Czarnego. Właśnie nie wiem, tak wyszło, bo tak o. Bo jeden, bo dawno nie czytałaś niczego medycznego, a jeden, bo tak. Tytuł pierwszego rozdziału to Zamknięte bobry przepełnione fałki. Cokolwiek to znaczy. Po tym pierwszym akapicie powiem wam, nie spodziewałam się, że o byciu na śmietniku i otwieraniu kontenera na śmieci można tak barwnie napisać w książce. Myślę. Co mamy dzisiaj? Ja mam bardzo dobrą passę. To też było naprawdę dobre. Tylko odrobinę chyba mniej mnie zainteresowało niż serce pasowało. Chociaż to potrzebuje jeszcze chwili, żeby to sobie poukładać. Natomiast ta książka była naprawdę dobrze napisana i także zaciekawiło mnie. Chciałabym pogłębić ten temat. Te pierwsze kilkanaście stron było takie, że no chciałabym więcej się dowiedzieć. A możesz zamknąć oczy? Mogę. Mam na dotyk? Mhm. O Jezu, jakiś grubas, ale no. Fajnie wydany, podoba mi się. Dobrze, cieszę się, nie otwieraj jeszcze oczu. Tu jest tytuł, tu jest autor, lub odwrotnie. tu może być autor jednak. Ale ja nie wiem, co jest takiego grubego, tu musi być fantastyka jakaś. Otwieram? Bo ja chciałam stworzyć dobre wrażenie, żeby potem móc je zniszczyć. Ale fajnie jest wydana. No, podoba tak wygiba się. Wydawnictwo Albatros, super. Dobra, Jezu, serio? Znaczy ja tej książki jestem ciekawa, tylko ona mnie trochę odpycha od siebie. Cudownie. Nie wiedzieć dlaczego. Ten początek, mam wrażenie, będzie podobny jak w Leśnieniu.
czyli wolny, dużo takiego nawiązywania akcji. No bo te pierwsze, no przeczytałam do 4 rozdziału, bo one są takie króciutkie, no to tutaj tylko ziom jedzie. Jest w podróży. W sensie mam wrażenie, że te pierwsze kilka stron nie było dobrym wyznacznikiem tego, jaka będzie ta książka, dlatego ona mnie nie zachęciła. Okay. Natomiast to nie jest... To nie skreśla książki. Okej, okay, dobra. Ale no to no, nie było to jakoś super interesujące mnie. Natomiast ja wiem, o czym jest ta książka i to mnie bardzo interesuje. No wiem, mnie też. No tylko oceniamy po pierwszym rozdziale, czy tam, no to tak... No dobra, no to rób stosik, boję się. Tu chyba oczywiste będzie, co dam na sam dół, prawda? Ponieważ na sam dół panienka weźmie 3 kroki od siebie, dziękuję. Szanuję, że próbowałaś, to jest... Szanuję za odwagę. Zapraszam do trzymania. Sama sobie nie poradzę, dziewczyno. Nie. Pomóż mi! No i teraz powiem Wam, że mam naprawdę ciężki dylemat, ponieważ wszystkie te książki, tak naprawdę niezależnie od tego, którą bym miała czytać w marcu... Nie, dziękuję. Wszystkie zrobiłabym z przyjemnością, ale chyba na sam dół dam Instytut, tylko ze względu na ten początek, który był po prostu troszeczkę nużący. No i teraz mam problem, prawdziwy problem. Bo jestem za dobra w te klaski, słuchajcie. Tak po przemyśleniu chyba jednak dam serce pasowało tutaj. Czyli wszystkie niebieskie. Ty skubańcu. No, trochę tak. Wstręcił z ciebie. Ups. I teraz powiem Wam... Niebieskie. Nie ma już niebieskich. Jest niebieskie, to nie jest niebieskie. A. Powiem Wam, że teraz mam duży problem. Chyba, słuchajcie, to pójdzie tu. To co ci tu zostało? Rozmiary? Ej, ja chcę rozmiary. Dobra, no to... Ha! I chyba zrobimy to w ten sposób. Dobrze. Uwaga, uwaga, na spodzik. Na spodzik? Chce się na wierzch. Chce się na spodzik? Na wierzch. Spodzik. Tak się prezentuje mój, ale powiem Wam, że tym razem miałam naprawdę dość spory problem. Czyli ta gdzieś jest razem z tą... Tak, dokładnie. Te trzy tutaj... One są na tym samym poziomie praktycznie. Natomiast dziecko Rozmary jakoś ten pierwszy, jakoś ten początek mnie tak chwycił. Wiecie, co mi chodzi? Pięknie. Że chciałabym się dowiedzieć, co dalej. Jestem z siebie dumna, całą łapkę. Dziękuję. A ty policzek? No. Czyli co, zabieram dziecko Rozmary do Poznania i w miesiącu kwietniu będę to czytać. A ty, Szczyptę Magii, pokażesz jeszcze raz? Zrobimy takie podsumowanie. Koniecznie napiszcie, czy się spodziewaliście naszych wyborów. Ja nie. Ja się nawet sama swojego nie spodziewałam. Ja tak, się swojego nie spodziewałam. Ja się twojego spodziewałam. Okay. Napiszcie, czy uważacie, że zrobiliśmy dobry wybór, bo może czytaliście inne książki i uważacie, że coś innego by nam się bardziej spodobało. Ja jestem zadowolona z tego, jak nam poszło. Piona, jesteśmy naprawdę dzisiaj... Bo ja jestem, ja wybrałam po prostu, ja się, to było tylko... Ja tworzę po prostu swoje pozory. Ja jestem ponad czasem i przestrzenią. O co chodziło? No, że wybrałam takie dobre książki, że ja... A czemu stwarzasz pozory? Bo jestem sprytniejsza niż myślicie. Ale ja wiem, że ty jesteś spryciulka. O, okej, okay, to ja nie. Jeżeli zrozumieliście to litok myślowy, dajcie znać. Tak czy siak, my na ten moment będziemy się żegnać. Ja będę czytała Dziecko Rosemary, Tola będzie czytała Szczyptę Magii. No i co, napiszcie, czy wam się ta seria podoba, czy mamy ją kontynuować, bo my się bawimy naprawdę dobrze. Napiszcie też, co wy macie w planach przeczytać. 2 książki, które planujecie na kwiecień. A tymczasem my się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!